Cześć, z tej strony Mike, na początku chciałem Was przeprosić, dzisiaj jest środa, ale niestety dzisiaj nie będzie kryptoniusów, ze względu na natłok pracy, projekty różne i tak dalej, jeszcze koszykówka, już nie jestem w stanie, no, byłyby już nie w środowe kryptoniusy, ale po północy już byłby czwartek, tak postanowiłem nagrać Wam newslesza, także bez zbędnej zwłoki zaczynamy, zaczynamy wiadomości. Na początku zaczynam dwoma newsami ze strony bitcoin.pl.org, na początku Samsung zwiększa bezpieczeństwo kryptoinformacji na swoich smartfonach, proszę bardzo. W komunikacie prasowym opublikowanym we wtorek 25 lutego 2020 Samsung ogłosił wprowadzenie nowego bezpiecznego elementu Secure Element. zaprojektowanego w celu lepszej ochrony danych przechowanych na smartfonach. Secure Element to jest taka, taka rzecz, która generalnie teoretycznie nie wyprowadza danych na zewnątrz, eee, czyli przykładowo na przykład używają, trezory używają Secure Elementów itd. itd. No, o jakości mogą powiedzieć elektronicy. Eee, przechodzimy sobie dalej i zobaczcie kolejny artykuł Piotrek Sobiecki. Nowa funkcja w portfelu Coinbase. Coinbase zaktualizował swój portfel o funkcję, która umożliwia użytkownikom wysłanie karty za pomocą nazw użytkowników zamiast zwykłych długich adresów. Proszę bardzo, to jest coś podobnego. Zobaczcie, a właściwie można używać nazw w przypadku Ethereum Name Service, nie? To jest ciekawa sprawa. I dodatkowo te oczywiście nazwy użytkowników i tak dalej, To jest bardzo fajna sprawa. Podoba mi się to. Łatwiejsze jest to wysyłanie, to jest na pewno droga do adopcji, bo te długie adresy i tak dalej, nawet konto bankowe, 26 cyfr jest ciężko zapamiętać już, adresy Bitcoina i tak dalej to jest w ogóle ciężko. Przechodzimy dalej i zobaczcie informacje z Indii: Binance, INR, czy właściwie Bitcoin w INR, Binance, WazirX, Kasha, Zeppej ogłaszają nowe oferty dla Indii. To powiem szczerze, że dziwne, pomimo tego, że jest że jest dalej w mocy decyzja tego banku RBI, czyli Reserve Bank of India, która nie zezwala na powiązywanie z indyjską rupią jakichkolwiek kryptowalut. Sąd jeszcze nie podjął decyzji, sąd najwyższy, tam się toczy sprawa, ale jednak dalej się rozwijają, dalej tam działają. Sąd najwyższy debatuje, no i tutaj jeszcze nie wiadomo co w ogóle zro rząd, ten, nie wiadomo co zrobi rząd, bo rząd mówi, że albo zalegalizują, albo zbonują. No tak Albo, albo, albo ablo. No, zobaczymy. No, no ale India to są wielki rynek. Yy, uregulowanie tego rynku, czy też dopuszczenie, tak już oficjalnie mogłoby niezłe cyrki porobić na rynku krypto. Przechodzimy sobie dalej i zobaczcie, że yy, Crypto Prime Broker Tagomi dołącza do Stowarzyszenia Libra. To jest ciekawa. Yy, broker ma. Yy, broker, właśnie, nie broker. Yy, broker ma siedzibę w Nowym Jorku i właśnie dołączył do, do Stowarzyszenia Libra. Oczywiście chodzi tutaj o stworzy. Stworzenie stablecoina facebookowego. Takomi został założony przez Jennifer Campbell w 2018 roku, która byłym, była byłym jakimś tam associate, to jest pomocnik, pracownik Union Square, Union Square Ventures. I zobaczcie, że takomi stanie się 22 członkiem. I co ciekawe, po, o, oczekuje się od członków, że przyniosą oni 10 milionów dolarów do rezerw Libry i będą te środki trzymane, aby wspierać, aby wspierać właśnie kryptowalutę Libra. To ma być stablecoin. No i co ciekawe, zobaczcie, że TagoMi do tej pory zebrało 28 milionów dolarów, a więc dla nich 10 milionów, 10 milionów dolarów to jest duży, duży wydatek. Startup działa dopiero dwa lata. No zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. I zobaczcie kolejny raz, już mówiłem, nie ja pamiętam w których newsach, ale poprzednie newsy tam w flasha dużo Wam Tutaj u góry. Mówiłem o tym, że no Libra nie podda się, zobaczycie. Przechodzimy dalej i zobaczcie, że CZ przejmuje, jeśli chodzi o listę najbogatszych, e, czy tam listę bogatych, bogatych przejmuje pozycję byłego e, byłego współtwórcy Bitmaina, bo to chyba chodzi o pana, o ile dobrze pamiętam, już nie wiem, jak on się nazywa, zobaczcie Chang Zhao, oczywiście współtwórcę Gigantego na liście, jak on się nazywał. Wyleciało mi, wyleciało mi ta lista, jest oczywiście to się nazywa Harun Report i Harun Global Rich List czy Hurun. To jest oczywiście chińska jakaś tam lista najbogatszych. I co ciekawe, na tej liście zobaczcie: znajdują się takie znane nazwiska jak właśnie CZ, założyciel OK Coina Xu a także Chris Larsen, współtwórca i były CEO Ripple. I co ciekawe, zastanawiam się, no właśnie, nie pamiętam, a, Mikri Ketuanzan, czy Micri Ketuanzan był tutaj, można powiedzieć, i spadł za CEO Binance'a. Także zobaczcie, jest tutaj lista, 6 najbogatszych ludzi w świecie krypto, według tej listy, to jest Changpeng Zhao, 2,6 miliarda dolarów, Mikri Zan, 1,6 miliarda, tutaj Ksu Sing 1,4 miliarda, Chris Larsen, 1,3 miliarda, Leon Lee. 1,1 miliarda i Brian Armstrong miliard. No, powiem szczerze. Pan, pan pewnie, Mikri, spadł ze względu na to, że został usunięty z Bitmain'a. Dobra, przechodzimy sobie dalej. I zobaczcie, że e, Formuła 1 będzie się tokenizować. No, oczywiście jakieś tam e, F1 Delta Time, to jest oczywiście oparte o Ethereum. Ethereum, blockchain Ethereum, jakieś tam można powiedzieć gierka będzie sprzedawać jakieś tam przedmioty do, do tej gry. Chodzi oczywiście o tokeny NFT typu RC721 i oczywiście będą one dostępne od 25, czyli teoretycznie są dostępne od wczoraj. Będzie trwało to do 9 marca 6500 skrzynek, tak to może nazwijmy, będą dostępne w cenach w cenach można powiedzieć Aha, zwiększą się po 3 marca. No i oczywiście, co tu będzie oferowane. Ci, którzy. Zobaczcie, że jeden z trzech limited edition cars, czyli tych samochodów z edycji limitowanej. Co to jeszcze? Jakieś bilety, tego typu rzeczy. To chodzi oczywiście o. Chodzi oczywiście o pewnie jakąś tam grę i tak dalej. No zobaczymy, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Przechodzimy dalej i zobaczcie, u uruchamia. Bezprowizyjne transfery na swojej globalnej platformie. To jest ciekawa sprawa. Największa południowo-koreańska giełda, oczywiście, jest to Bitcoin, ogłosiła, że bierze krok ku temu, aby zwiększyć integrację ze swoim międzynarodowym ramieniem, międzynarodowym oddziałem. I teraz przelewy będą darmowe. Oczywiście zobaczcie, że drugi, drugi poziom KYC jest wymagany, aby używać tej nowej usługi. Zobaczcie, że Bitkamp, Bitkamp Global jest bardzo szeroko używany w Chinach, a także w Japonii. No ciekawa sprawa. Zobaczymy. Ja oczywiście Bitcoina nie używam, ale jeżeli wy używacie Bitcoina, to dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o giełdzie Bitham, czy używacie, czy raczej olewacie. Teraz przechodzimy dalej i zobaczcie, regulator Maltański chyba się obudził po tym, jak Binance tam coś tam się zamieszanie było i stwierdzili, że wypuszczają swoje e, swoje jakieś tam feedback jeśli chodzi o tokeny typu security, oczywiście MFSI. To jest maltański regulator, odpowiednik polskiego KNF-u i opublikowano, opublikowano, 25 lutego opublikowano specjalny dokument, w którym odniesiono się do sprawy STO. Oczywiście oni zbierali, oni zbierali tutaj, można powiedzieć, opinie, jeśli chodzi o 18... 18 firm z branży, jakichś tam udziałowców, międzynarodowe agencje, regulowane biznesy, dostawcy technologii, firmy prawnicze, konsultingowe, itd. Tak 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 Oczywiście oni, oni najpierw pytali co, o co tutaj chodzi i zobaczcie, że mm, wiele z tych osób. Większość z tych osób z, nie zgadza się z kategoryzacją właśnie pewnych typów jako STO, tak jak została zaproponowana przez MFSA. No i co? Tam przepisów jakoś specjalnie strasznych nie ma. Wiem, że Malta już nie jest taka wspaniała i cudowna, jak mogłaby się wydawać. Przechodzimy dalej i teraz zobaczcie, czy Bitcoin jest be... <laughs> czy Bitcoin jest bezpieczną przestanią, czy może szmuk, ja to przystałem jako gównianym zabezpieczeniem. To jest, to jest ciekawa informacja, ale nie wiem, dlaczego tutaj jest artykuł o, e, artykuł jest akurat tutaj o, e, o Kanadzie, że Kanada, coś tu się chyba zblokowało, powiem Wam szczerze. E, dwie informacje, coś mi tutaj się nie wywołało, bo jeśli chodzi o Kanadę, to miałem oczywiście informacje dalej, o tutaj chyba nawet miałem informację, że Bank Kanady próbuje, dobra, olejmy ten temat. Bo ktoś tutaj coś puchrzanił. I teraz tak zobaczcie: Giełda Swiss, y, Stock Exchange, y, Giełda SIX oczywiście, planuje y, inwestycję w y, platformę tradingową dla y, inwestorów instytucjonalnych, oczywiście opartą o cyfrowe aktywa. Największa ta giełda oferuje oczywiście inwestorom instytucjonalnym platformę tradingową i chce tutaj stworzyć bramkę do, y, do cyfrowych aktywów. Najkrócej mówiąc. Aha, zobaczcie, że market cap to jest bilion, bilion franków szwajcarskich, to jest, ponad, to, jest ponad bilion, to jest ponad bilion dolarów. To jest ciekawe w 2020 roku, oni mają własne ETP i tak dalej, no i teraz chcą się otworzyć na, chcą się otworzyć na, można powiedzieć, rynek walut cyfrowych. No, powiem szczerze, ciekawe, co z tego wszystkiego wyniknie. To już oczywiście było, to już nie będę tutaj tego wrzucał. I teraz zobaczcie, były pracownik Microsoftu, został skazany za kradzież kryptowalut wartych ponad 10 milionów dolarów. To jest ciekawe. Wydał to oczywiście jakiś tam sąd dyskryptowy w Seattle. I okazało się, że pan Wolodymir Kwaszuk, były software engineer Microsoftu, <grywka> został skazany o 18 przestępstw defraudacji, defraudacji można powiedzieć jakichś tam... Majątku, majątku firmowego czy jakichś tam środków w wartości ponad 10 milionów dolarów. I zobaczcie, że jest on obywatelem Ukrainy, ma 25 lat i pracował jako jakiś tam, był zakontraktowany, i później był pracownikiem Microsoftu, który pracował w, jako software engineer w latach 2016-2018. Był także testerem oprogramowania. Oczywiście używał mikserów, aby zostać anonimowym i tak dalej i tak dalej i tak dalej. I zobaczcie, kara 20 lat w więzieniu. No i takie kary fajnie by było, jakby też były w Polsce dla różnego rodzaju promotorów skamów. Przechodzimy dalej, no i tutaj już to co mówiłem. Bank Kanadyjski, Bank of Canada, czyli ten główny Bank Centralny Kanady, planuje stworzenie swojej własnej cyfrowej waluty, czyli CBDC, aby jej później używać. To jest ciekawa sprawa. Pojawiła się nam o czym informacja we wtorek, doniósł o tym The Star. No i tutaj oni pracują, oni pracują, gubernator stwierdził, Timothy Lane, pracował, że bank pracuje, czy zamierza pracować nad własną cyfrową walutą, ale kiedy ona zostanie. To jest plan rezerwowy, to jest ciekawe. I kiedy ona zostanie wypuszczona, nie wiadomo, ale oczywiście problem, jak tutaj zapobiec praniu brudnych pieniędzy przy użyciu cyfrowych walut, jak zabezpieczyć się przed fundowaniem, finansowaniem, finansowaniem przestępstw. No nic, zobaczymy. Przechodzimy dalej i zobaczcie, że meteoryczna, meteorytowa, nie wiem jak to przetłumaczyć. W każdym razie szokująca predykcja. Yy, predykcja, jeśli chodzi o Bitcoina za milion dolarów, nie jest aż tak szalona, yy, mówi yy, gwiazda Shark Tanka <grypto> oraz kryptobyk Robert byk Robert Herjawec. No, ciekawa sprawa. Zobaczcie, on jest założycielem globalnej firmy, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. To jest Herjawec Group, tak go nazwijmy, a także Shark Tank. Yy, I zaskoczył on, że stwierdził, że nie będzie zaskoczony. Zaskoczył on oczywiście takim stwierdzeniem, że nie będzie zaskoczony, jeśli Bitcoin osiągnie milion dolarów, to jest ciekawe Jest oczywiście on wielkim wielkim fanatykiem, może to jest za mocne słowo, Bitcoina, a także elektro, elektronicznych płatności w przyszłości kupowałbym Bitcoina, a cena, cena Bitcoina będzie jakiś tam się ośmiokrotnie zwiększy. 8-krotnie czy 80-krotnie? Quantopool, to, no bo jeżeli sto 110 tysięcy, czy tam 100-krotnie, już nawet nie, wiem, nie będę go tłumaczył. Nie pamiętam, który analityk stwierdził, że konsumenty, yy, <noise> yy, że, że wczoraj wszyscy patrzą na jakieś tam przekonanie, przekonanie konsumentów, a bitcoin jest przekonujący. No cóż, nie będę tu może specjalnie go w jakiś sposób komentował. Przejdźmy może do podsumowania. Także jeszcze raz w podsumowaniu. No przepraszam, że nie udało się zrobić dzisiaj kryptoniusów. Miały być 197, dopiero w sobotę będą, niestety. Trzeba kopać fiaty, a szczególnie jak takie ceny, no to wiadomo o co chodzi. No co się na rynku dzieje, to doskonale widzicie. Jest czerwono, chociaż już niektóre kryptowaluty próbują odbijać, no ale jak ktoś sprzedał, to teraz... No świnia na przykład 1,65 na plusie z tego co mi tu goinggo pokazuje, no ale bitcoiny, bitcoin, BSV i tak dalej i tak dalej, wszystko to mocno pospadało, na przykład Chainlink już jest 4,55 na plusie, bitcoin jest jeszcze 5, prawie 5,5% na minusie, spadł poniżej 9 tysięcy, oczywiście e, wszyscy wieszczą już 6, 7, 5, 4, 3, 100 dolarów za bitcoina w ogóle za darmo będą rozdawać, także dla mnie to jest okazja, wiadomo do czego, oczywiście do niczego nie zachęcam, jak to mówią do your own research, e, inwestuj tylko te pieniądze, które jesteś w stanie stracić, i tyle. Premiera, kończę nagrywać 22, więc premiera pewnie 22.30. Pozdrawiam Was wszystkich, dziękuję bardzo, że tu jesteście. Jeszcze raz przepraszam za wtopę dzisiaj i do następnego razu.